patrząc na żołnierzy stojących w szyku przede mną, oprócz ich twarzy widziałem historię, gdyż tworząc brygadę, formując tą brygadę, miałem do czynienia z tymi żołnierzami, od szeregowego podoficerów aż do oficerów. Za każdą twarzą kryje się jakaś historia, za każdą twarzą kryje się jakieś zdarzenie, które sobie przywoływałem. Te twarze dla mnie to są zdarzenia, to są wydarzenia, to jest historia brygady, którą nie zawsze można zapisać na kartach papieru, na kartach księgi pamiątkowej. To jest historia tworzona wewnątrz brygady. To jest historia wpisana w serca, w działania i łezka się kręci, gdy człowiek musi się rozstać z takimi ludźmi, z brygadą, którą sformował od podszewki i którą zna od podszewki. Przede mną kolejne wyzwania, kolejne kierunki. Los żołnierza jest taki, że dzisiaj realizujemy zadania, które nam powierzyli, przełożeni decydują o zmianie stanowiska, o realizacji kolejnych zadań. Przyjmujemy te rozkazy i rozkazy realizujemy. Przede wszystkim ja chciałem podziękować swoim przełożonym, którzy widzieli we mnie człowieka, który może podjąć to wyzwanie. Jestem bardzo zaszczycony, że mogę być dowódcą 4. Wojewódzkiej Mazowieckiej Brygady Bataliony. A cele? A cele wpisują się w nasze motto. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Na pewno budowa potencjału osobowego. Jesteśmy w przeddniu tworzenia kolejnego batalionu lekkiej piechoty w Ełku. Na pewno budowanie potencjału szkoleniowego. No tak powiedziałem w swoim przemówieniu, również wsparcie lokalnej społeczności. Nie wspominamy o naszych, jesteśmy spadkobiercami tradycji żołnierzaka i też zamierzamy dalej wspierać. Jednym słowem, szkolenie i budowanie potencjału osobowego. Rzeczywiście niełatwy czas dla całych sił zbrojnych, niełatwy czas również dla Wojsk Obrony Terytorialnej, ale podsumowanie brygady, podsumowanie działalności w brygadzie pana pułkownika Mirosława Brysia może być tylko dobre, albo bardzo dobre. 1800 dni spędzonych na Warmii i Mazurach, sformowanie brygady i rozpędzenie brygady, czego dowodem jest formowanie naszego najnowszego batalionu lekkiej piechoty w Ełku. Czekamy na nowego dowódcę w Ełku. To doskonale świadczy o tym, jakie działania podejmował pułkownik Bryś. Świadczy to również o tym, jak wiele osób, nie tylko wojskowych, ale również przedstawicieli administracji rządowej, administracji samorządowej, pojawiło się na przekazanie obowiązków. Także ta uroczystość zamyka pewną klamrą, zamyka działalność 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady dowodzonej przez pana pułkownika Brysia, ale otwiera jednocześnie nowe zadania dla pana pułkownika Jarosława Kowalskiego. Przed nim dalsze formowanie brygady, przed nim również integracja brygady z wojskami operacyjnymi, no i przed nim oczywiście to, co jest solą i zadaniami Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli wspomaganie, zabezpieczanie, wspieranie lokalnych społeczności.